A Państwa i moim gościem jest pan Mirosław Barszcz, prezes PFR Nieruchomości. Witam serdecznie. Dzień dobry. Za naszymi plecami osiedla, no, wielka płyta, która, no, w Polsce ma różne konotacje. Te z PRL-u niezbyt dobre, chociaż w Skandynawii z wielkiej płyty się buduje i to się buduje w miarę szybko. No tak, Skandynawia to ponad 90% wszystkich budów domów wielorodzinnych to jest prefabrykacja. No, nie używajmy tego słowa. Wielka płyta. Tak. Wielka płyta, bo to rzeczywiście źle się kojarzy. Szybko się stawia takie domy. Szybko się stawia takie domy. To jest trzykrotnie szybciej niż tradycyjną metodą. W Skandynawii to ma jeszcze to znaczenie, że tam jest bardzo krótki sezon budowlany, prawda? Tam się szybko robi zimno i zima trwa długo, więc tym bardziej prefabrykacja jest wskazana. Natomiast ta dzisiejsza prefabrykacja tak naprawdę nie ma nic wspólnego z tą wielką płytą, bo tak spojrzymy na te obrazki tutaj za nami, to te bloki wyglądają wszystkie tak samo, prawda? I co więcej, jak się jeździ po Europie Środkowej, Wschodniej, to właściwie w każdym kraju widać dokładnie takie same bloki. Potworki. Potworki, tak. Natomiast z dzisiejszej prefabrykacji to jest trochę tak jak klocki Lego. Tak? Jeżeli 10 dzieci dostanie to samo pudełko z klockami Lego, każdy z nich zbuduje coś innego. Tak? I to, co my chcemy robić i jaki jest zamysł tej nowoczesnej prefabrykacji, to jest po prostu zbudowanie zestawu elementów, z których będzie później można poskładać zupełnie inne projekty architektoniczne, które, broń Boże, nie będą do siebie podobne, na pewno nie będą straszyć, tak jak ta wielka płyta z lat 70. Ta wielka płyta, ale jeżeli chodzi o Mieszkanie Plus, było wiele różnego rodzaju haseł i też z różnego rodzaju liczbami. Premier mówił w zeszłym roku, że w kwietniu odpytajcie mnie, czy 100 tysięcy mieszkań się buduje. 100 tysięcy mieszkań to jest tak jak z tym milionem samochodów. Coś, do czego chcemy zmierzać, ale i tak wiemy, że się nie zbuduje. Czy jednak jest to jakoś realne? Nie, no, zbuduje się. A ile jest teraz? To jeszcze oczywiście, musimy się zbuduje. Zderzyć. Tylko to jest tak, jakby budowa domu jest troszkę bardziej skomplikowana niż nawet poskładanie samochodu. Dlatego, że żeby rozpocząć budowę, wbić łopatę w teren, najpierw trzeba zebrać wszystkie wymagane zgody, pozwolenia budowlane i tak dalej. I sam ten proces zajmuje często, tak jak mówią deweloperzy i tak jak my też widzimy w naszym przypadku, ten proces od momentu nabycia ziemi do momentu rozpoczęcia budowy to często jest nawet 2-3 lata, prawda? Że uzyskanie wszystkich zgód. No później oczywiście, tak powiem, trzeba to zbudować, czyli od tego momentu, w którym rozpoczynamy w ogóle pracę nad jakimś terenem, nad jakąś działką, do momentu, kiedy będziemy mogli oddać klucze, to średnio upływa 4-5 lat. Mieliśmy kilka projektów takich, powiedzmy sobie, szybkich, tak? Które były już z pozwoleniami na budowę, z całym projektem, który, z projektami, które były po prostu dobre, tak? Można było budować. No i te projekty to jest Jarocin, Kępno, Biała Podlaska, Gdynia i za chwilę Wałbrzych. Bo ja co jakiś czas dostaję informacje właśnie z Państwa Biura Pracowego, że kolejna inwestycja, a to w Sianowie, a to w Jarocinie, a to Pruszków. Ale jak się to wszystko poskłada w całość, to ile tych mieszkań się, możemy już powiedzieć, ile już zostało, albo ile się przygotowuje teraz? My mówimy o mieszkaniach w przygotowaniu. Okay. To znaczy, to są takie projekty, które już mają zapewnione finansowanie, tak? Bo to jest jakby klucz, tak? Prawda? Trzeba mieć kawałek ziemi i pieniądze i z tych dwóch rzeczy dopiero można, tak powiem, zbudować mieszkania. Więc takich mieszkań, które już mają, powiedzmy sobie, projektów, które mają zapewnione finansowanie, w tej chwili jest około 20 tysięcy, w ciągu najbliższych pewnie 2-3 tygodni dojedziemy do 30 tysięcy. Nad tym pracuje w tej chwili TFI, które nadzoruje nasz fundusz. W KZN-ie, czyli w Krajowym Zasobie Nieruchomości, mamy w tej chwili gruntów przeznaczonych już takich jakby pod budowę około 60 tysięcy. Także do końca trzeciego kwartału te 100 tysięcy mieszkań, o których pan premier wspominał, myślę, że jest jak najbardziej realne. Bo pan na to spogląda w ten sposób, że zainicjowany proces, tak? Czyli albo, że jest już ziemia pozyskana, albo pozwolenie na budowę, albo finansowanie. Rozumiem, tak, że na cały proces budowlany patrzymy i jak spojrzymy na to z tak zwanego lotu ptaka, no to będzie te kilkadziesiąt tysięcy, czyli prawie 100 tysięcy w jakiejś formie zaawansowania. Tak jest. No, tak jak powiedziałem, będą takie projekty, w których będzie
nabyty grunt i zapewnione finansowanie pod realizację inwestycji. Tu jakbyśmy okna otworzyli na rondzie Daszyńskiego, no to widzimy, że strzelają wieże w górę. Właściwie na, prawie na każdym rogu tego skrzyżowania wieże biurowe. Niektórzy mówią, buduje się tutaj u was drugi Mordor. I w Polsce się faktycznie dużo buduje. W zeszłym roku deweloperzy oddali 184 tysiące mieszkań, więc naprawdę dużo się buduje. Ale wiemy również o tym, że z jednej strony, i to nie tylko w branży budowlanej, jest gigantyczny problem z rękami do pracy. Ludzi jest mało, 2 miliony Ukraińców w Polsce już pracuje, a cały czas brakuje rąk do pracy. Wy również odczuwacie mocno te z jednej strony brak rąk do pracy, a z drugiej strony drożejące materiały? Tak, oczywiście. No, działamy w warunkach rynkowych i nie ma żadnych czarów. No. Tak samo kupujemy pracę, tak samo kupujemy cement, stal, jak każdy deweloper czy firma budowlana. No i to jest jeden z realnych problemów, tak? Widać rzeczywiście, że te koszty wykonawstwa w tych pierwszych naszych projektach, które realizowaliśmy na przykład w Białej Podlaskiej poniżej 2000 zł za metr kwadratowy, no to dzisiaj to jest absolutnie, tak powiem, fantazja, tak? No, takich cen po prostu już w tej chwili na rynku nie ma. Dlatego też myśleliśmy o tej prefabrykacji, patrząc na dynamikę rynku budowlanego. Przewidzieliśmy tę sytuację już ponad 2 lata temu. Konkurs był rozpisany ponad rok temu, w grudniu rozstrzygnięty, także myślę, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy będziemy już próbowali rzeczywiście z polskim systemem prefabrykacji. No bo proszę powiedzieć, na ile te prefabrykaty, które są w dużej mierze też w Polsce robione, ale w Polsce nie są one stawiane, tylko właśnie one są robione na eksport. Na ile one się sprawdzają? Na ile zagraniczni inwestorzy chwalą sobie te polskie prefabrykaty? No bo też idea była taka, żeby dać polskim firmom zarobić na programie Mieszkanie. Jasna sprawa. My robiąc analizę rynku, zidentyfikowaliśmy w sumie 48 firm, które produkują prefabrykacje w Polsce. I w zasadzie no, 99,9% idzie na eksport, tak, jeżeli chodzi o prefabrykację mieszkaniową. Te polskie firmy się cieszą dużą renomą, tak, bo Skandynawowie są bardzo wyczuleni na punkcie jakości. Większość tej produkcji idzie właśnie do Skandynawii, część idzie do Niemiec, do Europy Zachodniej, ale Skandynawia jest zdecydowanie największym rynkiem. Natomiast cały potencjał rynkowy w tej chwili w firm produkujących prefabrykacje w Polsce to jest około 400 tysięcy metrów kwadratowych rocznie, czyli przeliczając na średnie mieszkanie około 8 tysięcy mieszkań rocznie. Więc to jest cały czas za mało. Tak? Jeżeli myślimy o tych potrzebach 100 tysięcy mieszkań, powiedzmy sobie docelowo w produkcji, to myślę, że w piku to będzie zapewne około 20 tysięcy mieszkań w budowie w ciągu jednego roku. To widać, że ten potencjał wzrostu na tym rynku jest jeszcze bardzo duży. Mówi pan o krajowym zasobie nieruchomości, czyli o tych działkach, które są, ale na ile, no bo wiadomo jest to, że te świetne działki, czyli czy też dobre grunty, które są w miarę blisko centrów, czy które są blisko jednak aglomeracji, a nie na suburbiach, no wyczerpują się, tak? No bo jak 180 tysięcy rocznie deweloperzy oddają, no to wiadomo, że zbierają dużo tych fruktów z rynku. Na ile to jest też dla was problem, jeżeli chodzi o grunty? No bo Mieszkanie Plus miało się budować i na gruntach Skarbu Państwa, czyli kolei państwowych, jak i na gruntach samorządowych, czy też na gruntach prywatnych. Panie redaktorze, no w miastach, w dużych miastach, bo w dużych miastach jest największy problem z dostępnością gruntów. Oczywiście w zależności od przypadku, tak? Bo są takie miasta jak na przykład Warszawa, gdzie tutaj pan wspominał o rondzie Daszyńskiego. No, kawałeczek dalej jest prawie 300 hektarów nieużytków należących do PKP. Może powstać wspaniałe miasto, kilkadziesiąt tysięcy mieszkań. Zresztą to jest jeden z projektów, nad którym pracujemy w tej chwili z koleją i tam pewnie też będziemy realizować inwestycje. I w przypadku, nie wiem, Wrocławia, Gdańska, to takich terenów jeszcze jest całkiem sporo. Trochę inaczej sytuacja wygląda w Krakowie, gdzie Kraków jest taką bardzo, już tak powiem, zwartą substancją mieszkaniową i tam rzeczywiście jest większy kłopot z dostępnością gruntów. Ale co do zasady, jeszcze nie jest tak źle. Tak powiem, ta gęstość polskich miast w porównaniu z miastami zachodnimi, takimi jak, nie wiem, Berlin czy Paryż, jest jeszcze stosunkowo nieduża. To prawda. Kto buduje Mieszkania Plus?
Firmy budowlane? Prywatne. Tak, 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 oczywiście. No, nie mam za bardzo państwowych. A na ile one są zainteresowane tym, te duże firmy, żeby wchodzić w deal z wami i budować? Czy mają taką marżę, która im pozwala zarobić, czy nie do końca? Tak, oczywiście. Jak to z tym jest? Tak, oczywiście. No, to jakby każdy projekt, który realizujemy, jest realizowany w ramach przetargów. To nie są przetargi w rozumieniu prawa zamówień publicznych. My działamy jako podmiot prywatny. Natomiast oczywiście te procedury są rozstrzygane, do każdego z projektów wstaje po kilka firm. Jesteśmy dobrym kontrahentem. Mamy pieniądze, nie ma strachu, że upadniemy, tak? Więc staramy się układać dobrze relacje z naszymi kontrahentami. Czyli jednym słowem zainteresowanie tych mniejszych, rozumiem, podmiotów jest bardziej, aniżeli dużych deweloperów. Bardzo różnie. Są i mniejsze podmioty, są i większe podmioty. Realizujemy pojedyncze, co prawda, ale jednak inwestycje również z deweloperami. Także tutaj absolutnie nie ma reguły. A jak samorządy są zainteresowane? Jest zainteresowanie duże w samorządach, czy nie do końca? Czy te, które są bogate, nie są do końca zainteresowane? Jak to się rozkłada? Redaktorze, kiedy ponad 3 lata temu rozpoczynaliśmy tę działalność, to przypuszczałem i taka wiara generalnie nam towarzyszyła, że głównym kontrahentem będzie dla nas Skarb Państwa, grunty Skarbu Państwa i spółki Skarbu Państwa. Po 3 latach okazało się, że najwdzięczniejszym zdecydowanie partnerem są samorządy i zdecydowana większość tych projektów, które w tej chwili realizujemy, to są projekty właśnie realizowane z samorządami. Co Pana przez te 3 lata najbardziej zaskoczyło? No chyba właśnie to. Chyba właśnie to. I to wie pan, to też jest niesamowicie ciekawe, że różne samorządy mają bardzo różne motywacje do tego, żeby realizować z nami ten program. Myślę, że też niesamowitą rzeczą jest to, że mimo tego, że jest to jeden z kluczowych programów, prawda, tak powiem, rządowych, niesiony na sztandarach politycznych, to te barwy polityczne absolutnie nie mają żadnego znaczenia. Znaczy, my współpracujemy z bardzo wieloma samorządami, jak niezależnie od barw politycznych, niezależnie od tych, powiedzmy sobie, emocji i napięć, które towarzyszą nam codziennie w polityce, co pokazuje, że rzeczywiście potrzeba mieszkań jest potrzebą niezwykle istotną i dostrzeganą właśnie chyba przede wszystkim właśnie przez samorządowców. I na koniec, mówił Pan o tym, że Biała Podlaska to te średnio 2000 za metr. Teraz ile tak mniej więcej, jak jest, będzie budowane mieszkanie i oddawane do użytku? Ile tak mniej więcej, w jakiej kwocie to się mniej więcej powinno... Bardzo różnie, znowu to też zależy od lokalnego rynku, od miejscowości, ale to powiedzmy sobie jest gdzieś tam pomiędzy 3 a 5 tysięcy złotych. Czyli aż taka różnica. Aż taka różnica. Mirosław Barszcz, prezes PFR Nieruchomości. Bardzo dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo za rozmowę. I to wszystko dzisiaj już w programie Rzecz o Biznesie o godzinie 12 prosto z parkietu, a o 13 Rzecz o Prawie. Michał Niewiadomski. Dziękuję i do zobaczenia.